kochani, witam was w kolejnym odcinku z The Sims 2 z naszego, z naszej wakacyjnej miejscówki i powiem wam, że ten masaż wcale mi nic nie pomaga, dlatego pomyślałam, że jak zaproszę go na randkę i zrobimy randkę marzeń, to może nam coś to zdziała. On chce rozmawiać, grać, jeść coś i tańczyć razem, to dobra, dawaj. Rozmawiaj, jakieś plotki. Baw się w łapki. I tańcz razem, zobaczymy. Szybko. Wiem, że nie masz energii, ale... Byle zrobić randkę marzeń. Tylko miej jakieś normalne pragnienia, chłopie. Nie możesz też nie mówić jeszcze. Tylko proszę, żeby... O, chcę się całować. Czaruj go jeszcze. Cicho bądź! Wcale nie jesteś zmęczona! To jest po prostu... No. Możesz go w ogóle pocałować. Udo. Ty. Dawaj to. Zaraz ci tutaj uwiodę. To trzeba uwiecznić. O, tak. I będziesz opowiadała to swoim dzieciom, jakżeś go sobie po prostu rozkochała. Przydało się coś, przydało się to. Ja powiem szczerze, że nigdy nie użyłam takich rzeczy w Simsach. A tutaj się przydało. Dobra. Teraz będziesz łatwiejszy. Oj, będziesz skacała. Romantycznie. O, aha. Dobra. Masuję. Dobra, teraz ci wymasuję. Nie mam siły, ale to zrobię. Wiecie, o co chodzi, jak oni ten... Będą mieli randkę na maksa, to mam nadzieję... Bardzo mam nadzieję, że jej się podniosą te wszystkie... potrzeby, bo często się tak zdarza, chociaż to jest takie w sumie losowe. W samochodzie? Ja ci wezmę samochód. Ale możemy zrobić to sami. Idź do sauny i zaproś go do sauny. Zapraszam do sauny. On idzie za mną, tak. Chodź, chodź. O, chcę się ze mną zaręczyć. Wbijaj, koleś. Możesz się pospieszyć. Dziękuję. Barbara. No i jest randka marzeń. To było szybka. To była szybka akcja. Co? To takie dziwne, coś wam się zbugowało. Więcej. Zakończ randkę, wybacz. Tak, tak, trochę nam urosło. No to była czysta desperacja. Sauna nie ponosi, ale masaż jeszcze raz spróbujemy, bo ona w ogóle wcześniej mi nie chciała leżeć, wiecie? Dlatego w ogóle jej nie wymasowała nawet. Pospiesz się, zanim znowu ci ta energia spadnie, kobieto. I co, podniesiesz mi? Nic z tego nie będzie. Jaki koniec wakacji? Nie, co za masakra. Czyli co, wracamy tu zaraz. Nie ma opcji. Nie nauczyliśmy się tańca w ognie, a odcinek i tak dopiero... Ile ma? 5 minut? 5 minut staram się ją ratować, więc... Po prostu wrócę z nią do domu i jeszcze raz kupię tutaj wakacje. I dokończymy to. Dokończymy sobie... nauczymy się tańca... z tym ogniem. No i będziemy szukać skarbu. Ale jak go nie znajdziemy, to po prostu... Chyba po prostu sobie pójdziemy... Zrobimy to innym razem. Także tak. Co zrobić? Nic nie zrobimy.
wyszło jak wyszło, 7 dni i 7 nocy to jednak za mało, żeby to wszystko robić. Wszystko przez tą chatkę, bo tam zmarnowałam dużo czasu. No ale trudno. No dobra. To cóż, widzę się z wami tutaj za chwilę z powrotem. Bez obaw. I jesteśmy, moi drodzy, na rajskiej plaży morskiej. Wróciliśmy. Ta już się co opalić, dopiero co jej zeszła. Ta, jak się nazywa? Spalenizna i już chce się opalać. Chodź mi tutaj się uczyć lepiej. No, w sumie to raz wystarczy. Tak ją pouczymy. I moi drodzy, wróciłam i znowu 7 dni. I sobie pomyślałam, że dzisiaj dokończę to, co się da. Czyli nauczymy się tańca w ogniu oraz wyślemy ją jeszcze na dwie pozostałe wycieczki. A przez resztę dni ja sobie po prostu sama będę tutaj z nią spędzać i będę kopać w poszukiwaniu skarbu. Myślę, że tak będzie najlepiej, bo bez sensu, żebym ja to pokazywała, jak ona kopie i szuka i wykopuje kamienie i kości. Nie ma najmniejszego to sensu, więc po prostu tak to zrobimy. Tutaj przyspieszę, bo... No, czyli w kolejnym odcinku możecie się spodziewać, że wyjedziemy w inne miejsce. Myślę, że to będzie pewnie wioska Takimizu. Chociaż nie wiem, może trzy jeziora. Chyba najmniej lubię wioskę Takimizu, tak mi się wydaje. Więc prawdopodobnie zostawiam na koniec. Chociaż powiem wam, że te parcele wakacyjne, jak zaczęłam spełniać wszystkie cele, naprawdę są całkiem ciekawe. Jak ma się taki cel i wie się, co chce się zrobić, co trzeba zrobić, to jakoś ta rozgrywka idzie lepiej. No, nagrywam 5 odcinek pod rząd, więc to o czymś świadczy, tak? Będę miała chyba dosyć Simsów na cały tydzień. Tak właśnie pewnie będzie. Nawet nie wiem, czy wam się podoba ta seria, czy nie. To Kisiek. Ciekawe, czy już Jerzy o nas pamięta, cały jeden dzień nas tu nie było. Już prawie umiemy. Już? Umiesz! Znowu chcesz po kimi dojadać? Czekaj. Słuchaj, bo kupiłam jej telefon i odtwarzasz tak swoją drogą. Wykonuj taniec, bo mi do napiwków pokaż. Ale nie tu, dobra. Nie, musimy zrobić. O, zniknęły wszystkie dziury. Ile zamków z piasku. Chodź sobie tutaj. Bo ja chciałabym, żebyś tutaj zrobił ci ładne zdjęcie na pamiątkę. Chodź. Dobra, wiem. Znowu jesteś zmęczona. Chodź tu. Może być tu. Szkoda, że jest tak jasno. Jej. O to chodziło. I się nauczyłaś, widzisz? Nikt ci nic nie rzuci, ale to nic nie przejmie się, kocha. O, jednak. Przedej mi zasłonić. W sumie nie potrzebujemy pieniędzy, ale wiecie. Żeby wzbudzić po prostu, wiecie. Zainteresowanie. Dobra, zostaw, bo jesteś zmęczona. A jeszcze musimy jechać z nią na wycieczki, także... Ech, znowu ją muszę iść ogarnąć do hotelu. Bo tutaj nie ma gdzie spać, więc... Widzimy się za chwilkę. Myślę, że w sumie zobaczymy się w hotelu, bo z hotelu możemy jechać na te wycieczki spokojnie, także zaraz do was wracam jak zwykle. Tak, hotel jest. Zmieniłam sobie na inny, wiecie, żeby ciągle tym samym nie siedzieć. Czy będziesz coś jadła? Możesz w sumie zamówić sobie jedzenie do pokoju, czekaj. A zamów taki duży posiłek. Nie wiem, zamów se homara. Stać się. Zamów se homara i skorzystaj i weź prysznic. A tu jest zauroczenie, tak? Makary szalupa, ja tu... Zamknę klucz. Przed wypadek. O, drogi ten. O. To jest absolutnie wspaniale. Weź prysznic. Mam nadzieję, że zdążysz coś jeszcze zjeść. Zdążyła, super. Super, teraz przyspieszymy na maksa. A rano sobie wybierzemy się na wycieczkę. Zostały nam dwie i to chyba będzie wszystko. Tak mi się zdaje. Przynajmniej. No to w sumie wyrobiliśmy się w takie 5 odcinków. Także nieźle, ciekawe jak pójdzie na innych wyspach. W ogóle pokażę wam jak to wygląda. Ale fajnie to wygląda ta. Tutaj właśnie mamy właśnie tak zrobione pięknie. Co to jest? Naucz się starego masażu, a to nie ten. Ja, psz.
To jeszcze tyle nas ciekawostek czeka. No dobra, a to? Kształtuj otoczenie na sposób zen? What? Dobra, potem będziemy się tym przejmować. Czemu ty masz dwa razy spać? O nie, zepsuło się, myślałam. Szczerze myślałam, że mi to do rana wytrwa, ale okej. Jestem przewodnik tu, czy on o tej porze nie pracuje? Niedobrze. No ale okej. Nie będę wymagać zbyt wiele. Powinien się zaraz pojawić, mam nadzieję. Najgorzej to znaleźć ten skarb. Bardzo chciałabym już tutaj go znaleźć, no bo najbardziej mi pasuje do klimatu. Gdzie można znaleźć skarb, jak nie na wyspach takich tropikalnych, gdzie są piraci i w ogóle wszyscy. Gdzie jest ten przewodnik? Już go tutaj nie ma? Idzie, dobra. Bo oni od 7 zaczynają. Dobra, idziemy na paralotnie. Mam nadzieję, że to nie zależy, czy tam będzie fajnie, czy nie fajnie. Że to zaliczy się mimo wszystko. Zobaczymy. Pilot jest zajęty czyszczeniem okularów przeciwsłonecznych i nie zauważa, że kieruje paralotniarzy prosto na stadomet. Czy paralotniarze powinni skręcić w bok, czy przelecieć pod nawami? A skąd ja mam wiedzieć? Nie wiem, ostatnio dałam pierwszą, teraz dam drugą. Szarpią za linki i uprzęże i przylatują tuż pod nawami. Meby są tak wstrząśnięte, że upuszczają trzymane w łapkach ryby prosto na paralotniarzy. Wszyscy powracają bardzo brudni. Ech. Mówi się trudno, żyje się dalej, no co zrobisz? Nic nie zrobisz. Skorzystaj. Czy możesz... Aha, to nie nasz pokój, Boże, co ja robię? Co ja robię? A nie mogę sprzątania zamówić. Brudno mam. Śmierdzi mi. Homar, którego nie zjadam do końca. Hehehe. Zamów sobie teraz jednego hamburgera. Zamów najpierw, a potem się umyj. Dobra, dobra. No dawaj, przynoś mi to żarcie, bo jestem głodna, a muszę jeszcze na jedną wyprawę się wybrać. I mógłbyś to posprzątać, koleś. No właśnie. Ale ten drugi talerz też. Już nie łaska, nie? Co za obsługa. No nie wiem, oni nigdy nie sprzątają mi po jedzeniu. I co? Przelot helikopterem. Zobaczymy, co tym razem nas czeka. Nie zamierzam się wymeldować. Tak, biorę. Lecimy. Lecimy na Szczecin. O nie, podczas lotu powrotnego do bazy okazuje się, że pilot zapomniał zatankować do pełna zbiorników i nie mają dość paliwa, by powrócić. Jeśli nie wyrzucą z helikoptera, nie chcą balastu, w ładowni znajduje się 100 kg pierza oraz 100 kg kamieni. O mój Boże, przecież to jest głupie. Przecież to jest to samo. Grupa wyrzuca pierze przez okno. Niestety... O, no tak. Fajnie, że tracisz punkt logiki, którego nie masz. W ogóle czemu to mamy decydować o takich rzeczach? Bez sensu. No i co, mamy wszystkie podróże zaliczone. Jeszcze sobie zerknę. Na... Nie no, już więcej nic nie mam ze spytryki. Ojej, co ci tak przeszkadza ten helikopter? Chodź tutaj trochę, żeby sprzątaczka miała co robić, bo i tak u ciebie nie sprząta w pokoju, więc... Anul widelec na koniec odcinka, znajdziesz skarb. To by było dopiero. Ale bym się cieszyła. Proszę cię, Alison, wiem, że potrafisz. Jesteś taka zdolna. Ta. Może ci kupię psa, skoro masz tyle kości. Znowu takie dziwne coś. Ach. Będziesz kopać, aż się zmęczysz. Czy to ma w ogóle sens? Proszę cię znać, skarb. Czy sobie wyobrażam, jak tu nie będę siedzieć te 7 dni i kopać?
I kopać, i kopać, i kopać. A ona i tak tego skarbu nie znajdzie. Gdzie ty w ogóle jesteś, dziewczyno, bo cię nie widzę, gdzieś tam... No i cóż, potem sobie możesz... Co tak wszyscy tutaj stoją? Oni się chyba zbagowali, co? Czy oni coś tutaj próbują tańczyć? Oni chyba próbują tańczyć taniec hula hula. Alison powinna się ich nauczyć zdecydowanie. Aha, ona odkopuje, oni zakopują. Uwielbiam to, uwielbiam. Macie pecha, ale jeszcze będę tutaj kopać przez pewien długi czas, więc sorry. Szukam skarbu. A na razie macie same kości, więc to wasza wina. To wasza wina, że macie taki biedny teren. Dobrze, że mnie nie wyrzucają za to kopanie. Pozakopywali te dziury już? Tak szybko? No cóż. No dobra, kochani, cóż. Ona sobie teraz zje i pójdzie spać. A my się już widzimy w kolejnym odcinku i w kolejnej miejscówce. Prawdopodobnie będą to trzy jeziora. Zmiana klimatu i tak dalej. Życzycie mi powodzenia, aby mi się udało w ciągu tych 7 dni wykopać skarb. Także dzięki wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!